A wy, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajmy Królika, to jest Hearts of Iron 4 na modyfikacji Historical Poland National Focus 3 and More. Na wstępie przypominam o srogiej łapce w górze i soczystym komentarzu, a to jest nasza piękna Polska, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Niestety musieliśmy oddać wschód, wiem, hańba mi powieki, ale niestety musieliśmy to zrobić. Spokojnie, my tam kiedyś wrócimy, Związek Radziecki, czy prędzej czy później zaatakujemy. Odzyskamy nasze ziemię, tylko przygotujemy się do tej wojny, pozbędziemy się przede wszystkim tej wojny, bo jeszcze zostały nam Włochy, tutaj kawałek terenów Chorwacji oraz posiadłości włoskich na wybrzeżu adriatyckim, niewiele im tutaj zostało, Włosi walczą na dwóch frontach, jeszcze w Afryce pewnie mam jakieś dywizje, które się duszą, tutaj desant na Sycylię poleciał, na Sardynii również jakieś walki cały czas się toczą, tu widzę, że bitwa morska trwa. Hitler, natomiast pan Malarz z wąsem uciekł do Pekinu, do Chin, jak jest przysłowie, uciekać gdzie pieprz rośnie, to teraz będzie uciekać jak Adolf do Pekinu, dosłownie. Mamy stolicę III Rzeszy w środku Chin. Super, super. Chińczycy, znaczy państwo chińskie też jakoś sobie chyba radzi z Japonią, bo widzę, że powolutku chyba nawet odpychają z tego, co mi się wydaje. Oczywiście otworzył mi się drugi front w Indochinach, ale mam nadzieję, że sobie poradzą, no bo ja do Japonii nie mam jak się dostać, nie mam jak zakończyć tej wojny, żeby podpisać konferencję pokojową. Dobra, my możemy przejść do samej rozgrywki. Przy okazji myślę, że możemy już zmienić produkcję holowanej artylerii na ten mniejszy model. Mamy ogromne nadmiary, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Dostaliśmy po Niemca, więc myślę, że możemy zmienić produkcję. Czy my badamy artylerię Pepans? Przydałoby nam się zacząć badać, bo cały czas pracujemy na licencji węgierskiej. No właśnie, mamy 20% boost za licencjonowana produkcja. No spoko, to bardzo szybko zrobimy i zaczniemy produkować własną artylerię Pepans. Przed wojną nie zdążyliśmy. Daj mi tam jedną oddział kawalerii. Może nie atakuj ich tutaj, a chodź tędy, o w ten sposób, żebyś zajął ten port. Myślę, że to będzie ważniejsze. My natomiast rozlewamy się, jeżeli chodzi o terytorium północnych Włoch. Tu jeszcze jest Francja, Wisi, ale raczej tam chyba atakować nie będziemy. Nie będziemy atakować, bo żeby Francuzi sobie to zdobyli. Aż takich posiadłości nam nie trzeba. Pewnie część też terytorium oddamy Węgrom pod okupację. Okej, oni się tu naprawdę desantują. Pewnie by tutaj szły oddziały ze wsparciem. Stolica Chorwacji jest spicie, spoko. Możesz go zaatakować? Zobaczymy, jak sobie nasza kawalera poradzi z jednostką piechoty. Aha, właśnie, lotnictwo. Ja zapomniałem przynieść lotnictwo. Halo, lotnictwo. Co prawda kilka naszych samolotów. Niech stacjonuje może tutaj i lata nad Alpami? Nad Alpami latają pewnie Węgrzy, no to mogą być zachodnie Bałkany. Możecie latać tutaj. Przechwytywanie, wsparcie sił naziemnych. Myślę, że to wygląda rozsądnie. Pomożecie troszeczkę naszym chłopcom walczyć. I chciałbym, żebyście dopuszczowali ich tutaj też do końca. Nie wiem, czemu zatrzymaliście się i patrzycie tylko. Chociaż w sumie możemy zrobić tak, żeby zaoszczędzić troszeczkę manpowera. Wystańcie tutaj, a ty zajmij ten port. O, w ten sposób. Myślę, że to będzie lepiej wyglądało. Ty ich wypnąłeś? Wypnąłeś. Nasza kawalera sobie pięknie poradziła. Tutaj są oddziały jugosłowiańskie. Problem będzie z Rumunią. Nie wiem, co mamy z nią zrobić, bo ona nas nie atakuje. Węgrzy ją również nie atakują. Więc jest przyjaźnie neutralna pozostała. To mi się podoba. Widzę, że Węgrzy podnieśli sobie pobór wojskowy. Dostali 77 tysięcy żołnierzy. No masakra z tymi Węgrami. Nie wiem, co z nimi zrobić. Jak będziemy mieli wojnę z Związkiem Radzieckim, to oni wykrwają się z tym powerem. Podesłali niestety dywizję do tego portu, więc po prostu zajmijmy ten triest z marszu i potem wejdziemy już do całości. Dostęp wojskowy paktu nieagresji, to mnie na razie nie interesuje. Was chciałbym, żebyście może nie atakowali w tym kierunku, a bardziej na kierunku Rzym. Widzę, że większość moich armii, jak to zwykle, poszła nie tam, gdzie chciałem, a chciałem, żeby atakowali Włochy, a prawie wszystkie armie poszły na Bałkany, co jest niestety troszeczkę przykre. No ale dobra, zaraz podeślemy co więcej dywizji. Ty chodźcie tędy. Włosi pewnie trzymają, a cały czas walczą i cały czas walczą na Sardynii. Okej, ciekawie. Korsyka należy do Francji, Wiszy, spoko. Co my teraz robimy? My teraz zaczynamy naprawiać rzeczy po szkopach. To mi się nie podoba, bo to będzie tak niszczone, nie zapanuje raczej nad tym terytorium. Więc zaczniemy robić tak. Przede wszystkim więcej militarek tutaj, więcej militarek tutaj. Niech to się zacznie budować. Poproszę was na samą górę. Jeżeli chodzi o surowce, potrzebujemy jednej gumy, więc na razie to nie jest żaden problem. Po prostu będziemy sobie czekali. Mordo. Pusta prowincja z portem. Zapraszam. Przychodzimy. A, już nie jest pusta, ale to jest jedna osłabiona dywizja bez organizacji. Można to wykorzystać. Armia Prus jest już gotowa. To możecie, powiedzmy, przejąć ten odcinek frontu. Myślę, że ten odcinek frontu wygląda obiecująco. Zapraszam od razu do wykonania rozkazu. Możemy dopuszczować ich tutaj już do końca. Aha, to już dopuszczowaliśmy. Tu już jest Jugosławia. Super, usuniemy wam te rozkazy niepotrzebne. Weźmy może Armię Warszawa. Tak, myślę, że Armia Warszawa
Ona jakby co zajmie się ewentualną wojną z Francją Vichy, która widzę, że upadła. Tutaj widzę, że jakaś szalona dywizja wbiła się po prostu w terytorium Francji Vichy. Tutaj też poleciał desant, ale wystarczy pewnie zająć im stolicę i skapitulem, ile wy macie jedności narodowej. A wy tej jedności narodowej macie, halo, halo? 70%, to więcej niż wolna Francja. A, ciekawe. Interesujące. Dobra, tu jeszcze została armia Pomorze. Czy ją chcemy tam wysyłać? Nie, raczej nie, raczej nie. Was to ja bym może ustawił na granicy z Rumunią. Tylko pytanie, czy my chcemy walczyć. Widzę, że Węgrzy właśnie zaatakowali, ale umierają w dość szybkim tempie. Dobra, podeślimy taką armię, no, na wszelki wielki. A jakby mieli nasi przyjaciele zacząć umierać niepotrzebnie. Może nie, ty jedynie wykonuj swojego rozkazu. Żadnego tam puszowania, tylko stój na granicy. My musimy dokończyć przede wszystkim Włochy. Z Włochami też jest ten problem, że tutaj jest dużo terenów górskich, więc mogą się fajnie bronić. To jest na środku, te góry się ciągną przeklęte, więc może być problem z puszowaniem tego do końca. Tutaj raczej wypchniemy tą jedną dywizję. Zaraz też Genuę zdobędziemy. Właściwie zaczniemy, przejdziemy na drugą stronę wybrzeża, spoko. Tutaj żadnych dywizji włoskich nie widać, tutaj jakaś jedna, dwie dywizje się ostały. Jeżeli chodzi o nasze straty, to są dość duże. 1 200 000 straciliśmy na tej wojnie. Związek Radziecki powiedział wojnę, której celem jest Finlandia. Okej, okay. Czyli jednak nie wystarczyły im te ich żądania początkowe. No szkoda, szkoda. Nie możemy ich zaprosić do frakcji. Nie, mogłem ich zaprosić do frakcji, ale nie chcę tego zrobić. Nie chcę tego zrobić, bo oczywiście to jest wojna ze Związkiem Radzieckim, na razie tego robić nie chcemy. Musimy się sami przygotować. Jeżeli chodzi o sprzęt, to wygląda to już całkiem soczyście. Co prawda większość odzyskaliśmy od Niemców, ale i tak nasz przemysł powoli zaczyna stawać na nogi i zaczynamy po prostu być w stanie zaopatrzyć nasze dywizje w niezbędny sprzęt do walki. Biały pokój z Finlandii. Co? Co tam się dzieje? To na cholerę była ta wojna, przecież wy już wzięliście to, co chcieliście. Okej, okay. Nie wnikajmy, co się zdarzyło. Czego nie produkujemy? Przeciwlotniczych? A do czegoś wykorzystuję przeciwlotniczych? 5 mi potrzeba. Do czego ja niby przeciwlotnicze dywizje używam? Nieważne. Czego mi potrzeba? Więcej artylerii na pewno, więcej pepanców, więcej ciężarówek. Wszystkiego więcej, dosłownie wszystkiego więcej. Okej, dobra, rozdzieliliśmy Włochów na dwa fronty. Pytanie, czy tutaj są jakieś... dużo stali, to ja bym może tylko po tą stal tutaj wpadł. Daj mi te dwie dywizje, chodźcie tędy i tędy. A wy, tutaj gdzieś jeszcze było aluminium, tutaj gdzieś to aluminium było? Tutaj, no to przy okazji możecie zająć to aluminium. Jak mamy okazję zdobyć parę surowców, więcej zawsze się przyda, najwyżej będzie na eksport. Może ktoś coś od nas kupi, to zawsze są fabryczki. Włochy już wysuwają żądania wobec terytorium Grecji. To skandaliczne żądanie, raczej beznadziejne w tym momencie, kiedy już nawet widzę, że Brytyjczycy przeszli. Ha, jeszcze by powiedzieli im wojnę. Czekajcie, czy ja mogę Greków tam możemy zaprosić do swojej frakcji? Ej. Czy my chcemy Greków we własnej frakcji? Mogą być przydatni potem. Czemu by nie? Greków tam możemy zaprosić. A zróbmy. Halo. Dołączycie do nas, czy do... A, dołączyli do Międzymorza, no i to mi się podoba. A nie do... Co? Ej, no kurde, tak się nie robi. Halo, Grecy. Ej, mordo, kochana. Przecież my... No przyjęliście do Międzymorza. To miało być takie Międzymorze, dalsze morze. A, jak zwykle drugi. No dobra. Nie szkolimy żadnych dywizji, tak? Wiem. Że na razie mnie na to nie stać, też wiem, że mam limit doświadczenia armii, ale nie mam na razie co z nim zrobić. Nie mam modernizować te czołgi, ale w sumie czy ja będę chciał wykorzystywać dywizję czołgów, tak średnio bym powiedział. Na tym etapie to tak ciężko. Czy my zajęliśmy to aluminium, które chciałem? Tak, aluminium mamy i zaraz weźmiemy sobie tej stali, już jedną stal wzięliśmy, doskonale. Tu jeszcze Włosi. A swoją drogą, skoro my nie walczymy z Holandią, znaczy z aliantami, a mamy ich terytorium, tutaj nie powinno być żadnego ruchu oporu. No właśnie, patrzcie, to jest to holenderski kawałek, co my wzięliśmy. Tutaj nie będzie w życiu ruchu oporu. Ej, to jest genialne. To jest genialne. Ej, to może my tą Francję powinniśmy cisnąć do końca. Weźcie agresywny sobie ustawcie. I zajmujcie ile się da, może to nie jest takie głupie. Halo, daj tą dywizję tu. Ty chodź tędy. Tą kawalerią wbijaj się tutaj. Bo jeżeli nie pokonamy tego, jak to się wabiło, jak nie pokonamy Japonii, to oś nigdy nie skapituluje. Zawsze z tą Japonią jest problem. Nie ma jak się do niej dostać. To oś nigdy nie skapituluje i cały czas będą mi się tutaj te chłopki niemieckie buntowały. No ten ruch oporu. No zobaczcie, jak to jest czerwono. Prawda? Tak czerwone jak w Związku Radzieckim. Więc będziemy musieli tam trzymać, nie wiem, jakąś milicję ogarniemy czy coś w tym stylu, żeby to jakoś miało ręce i nogi, żeby te fabryki cokolwiek nam dawały. Choć może tędy, zajmuję się da.
Wiem, że ta granica będzie okropnie wyglądała, no ale nic na to nie poradzimy. A wy puszujecie, nie puszujecie. Strategia centralnego regionu przemysłowego. Doskonale, więc co my chcemy robić? Załataj luki kolejowe, budowa elektrowni wodnych. Czy może zaczęlibyśmy robić... program prometejski. To nam daje co kilka miesięcy będziemy mogli autoryzować misję sabotażu przemysłu w Związku Radzieckim. To może być ciekawa rzecz. Im wcześniej to zrobimy, tym może bardziej naszkodzimy Sowietom, więc myślę, że możemy zacząć to robić. Przy okazji dostajemy duch narodowy, który daje nam skuteczność obcej działalności wywrotowej minus 30% i deszyfrowanie plus 1. Brzmi rozsądnie, brzmi ciekawie, mamy wolne stocznie, wow. Co my robimy? Mamy konwoje tylko w budowie. Co my tylko konwoje robimy, tak? To zacznij może niszczyciele robić. Aha, one i tak są powiększone te stocznie. Widzę, że potrzebujemy więcej surowców. Więcej surowców, więcej wolframu, no to weźmy może od Portugalii. Gumy i ropy na razie nie będziemy więcej importowali. Nie wyczuwam takiej potrzeby. Czy ja chcę ich to atakować? Może... Dobra, pomóż tym Francuzom, właśnie zobaczmy jak to wygląda. A i tak nasz generał dowodzi. Czy mogę zobaczyć waszą dywizję? Wolna Francja, 3 dywizje piechoty, no to super. Pewnie gdyby nie żołnierz polski, niedzielne polskie dywizje, to byście... Nie wiem, już Niemcy by zadanowali się w Zjednoczonym Królestwie, tak by było. Zaufajcie mi. Dobrze, co tutaj robią Węgrzy? Węgrzy nie robią nic, więc my możemy wam rozrysować na szybkości linię ofensywy, tylko że tutaj są te przeklęte Karpaty. I atakowanie tego to nie jest najlepszy pomysł, no ale to jak mus to mus. Przy okazji możemy oddać to Węgrom, tylko pytanie, po co to Węgrom, jak oni nie mają w ogóle manpowera, mają jakieś śmieszne 7 dywizji, są już na pełnym poborze, a to im jeszcze bardziej wydłuży granice ze Związkiem Radzieckim, więc nie wiem, chyba żebyśmy ich nie zawołali do tej wojny. Bo chyba mogę wypowiedzieć wojnę, nie wzywając swoich sojuszników. Bo Węgrzy na pewno nie dadzą rady ze Związkiem Radzieckim, Ruscy ich po prostu zaleją. Z Niemcami dawali radę, bo nie dość, że na porządku ich trochę cofnęli, puszczeli, to potem się powolutku cofali, wycofali się na linię rzeki, tutaj się mniej więcej bronili, a ze Związkiem Radzieckim to będzie masakra, jeżeli chodzi o Węgrów. National France kapituluje. Chiang Kai-shek twierdzi, że tchórzliwy francuski naród nie wytrzyma dłużej przetwarzającej presji ze strony wojsk chińskich, co? Rząd francuski postanowił opuścić kraj i udać się na wygnanie. Główne siły skapitulowały i obecnie ich terytorium kontroluje państwo chińskie. Że what? Wojna trwa dalej w innych rejonach, choć oś szybko traci siły, a póki co chiński front zjednoczony może trąbić wielkie zwycięstwo. Wspaniałe wieści. Że co do Wacława Pana? Dostaliśmy troszkę samolotów. 50% sztuki wyposażenia, czyli no zarąbiście, ale są bombowce morskie, no na Bałtyk się przyda, ale co tu się dzieje? Co państwo chińskie ma do... co? Że what? Dlaczego? Przecież Chińczycy nawet chyba nie mieli żadnej okazji, żeby z wami walczyć, bo Indochiny francuskie przejęła najpierw Vichy, potem Francja, a potem Japonia od razu, więc jak oni walczyli z nimi, to nie mam pojęcia. Widzę, że Führer również walczy w Pekinie, nawet chyba Pekin mu już atakują, więc druga kancelaria Rzeszy w Pekinie jest pewnie pod oblężeniem. Ale co tu się od Janie Pawliło, to ja nie mam pojęcia. Państwo chińskie. No okej, no wspaniałe wieści, no bywa i tak. Okej, dobra, weźmy nasze dywizje. Usuńcie sobie te rozkazy. Usuńcie sobie te rozkazy i możecie pomóc tutaj puszować te Włochy, bo już mamy bardzo niedaleko, jeżeli chodzi o Rzym. Zapraszam do rozkazu. A wy jesteście... A wy już macie rozkaz, to czemu was tutaj nie ma tak w ogóle? Halo, halo, zapraszam do rozkazu, proszę puszować, może nie agresywnie. Ty też, chłopie, nie, który to ma agresywny push? Ty. Normalnie puszuj, na spokojnie. Twierdzisz, że przebiłbyś się przez tych Rumunów. Tylko pytanie, czy ja chcę, czy ja mogę was jakoś nawrócić na jedyną prawdziwą drogę Międzymorza? Nie mogę wam zwiększać popularności, ale mogę spróbować dokonać przewrotu. Jakby to wyglądało? Powiedzmy, że w prowincji... W tej prowincji. Ale nie mogę na swoją frakcję przewrotu dokonać i to jest przykre. No ale no nie wiem, demokratów? Spróbujmy, jak to będzie wyglądało. Przy okazji możemy wprowadzić zmiany w rządzie. Ej, chwila, to są ważne rzeczy. Zmiana w rządzie. Co ja będę potrzebował? Będę potrzebował coś, żeby rozhulać nasz przemysł. Albo to by było niegłupie. Wpływ działalności partyzantów na nas minus 25%. Nierdzenne zasoby ludzkie plus 2%. Ej, to jest bardzo dobre. Panie Leon Kozłowski, książę terroru. Księciuniu mój, wchodzisz do akcji.
Ile manpowera dostajemy? Mamy 597. Aha. Nie no, spoko. Niech będzie. Dobra, czy my tutaj atakujemy? Tak, atakujemy. Jesteśmy już praktycznie na przedmieściach Rzymu, tu jeszcze parę jakichś dywizji, jak tutaj Brytyjczycy. Brytyjczycy z tej strony się dropnęli, mają porty, ale tutaj stracili przyczółek już na Półwyspie Apenińskim. Jeżeli chodzi o strategiczne surowce francuskie, to my mamy. Tutaj nie udało nam się jednak tej stali zabrać, ale stali chyba mamy nadmiar, jeżeli z tego, co mi się wydaje. Tak, tu mamy dużo nadmiar stali, więc nie jest to źle. Gumy i ropy to w życiu tutaj nie dostaniemy, chyba że od Rumunii. Czy Jugosławia przeszła do kontrataku? Nie, cały czas stoją na swoich pozycjach wyjściowych. Ale dziwne, że Rumunii nas nie atakują, ani Węgrzy ich nie atakują. A teoretycznie to toczymy z nimi wojnę. Zaskakujące. No nie, naprawdę, zdesantowaliście się. Naprawdę, będzie to głupio wyglądało. Niszczycie granice, niszczycie ładny ład Europy. Naprawdę, zaufajcie mi. Chiny. Co tu robią Chiny? Co trzecia Rzesza robi w Chinach? Co tu się dzieje na tym świecie? A to pamiętam, przypominam, że gramy na celach historycznych. Wszystko ma być zgodnie z historią. To prawie wszystko. Bo Polska nie upadła. Koncentracja przemysłu. Super, to się na pewno przyda. Moglibyśmy zrobić... 47 dni, budownictwo 4. Czy może maksymalna przerobowa, tu wydajność stoczni. Może to już lepiej rzucić. To jest 47 dni. Ej, dawaj to, bierę w ciemno, przyda się. Na pewno się przyda. Samoloty trzeba przenieść. Zdecydowanie. Widzę, że tu Węgrzy wystawiają jakieś samoloty. Latajmy nad Włochami. Nasze pojedyncze karasie łosie, czy co my tam mamy latającego. Chciałbym zająć Rzym naprawdę przed aliantami, bo to trochę wstyd, że żołnierz polski zdobywa Berlin, puszuje przez Austrię, przebija się na Bałkany, do Francji Południowej, a Rzymu ukradną jacyś herbaciarze. Halo, halo. Nie są śmieszne rzeczy, to są poważne historyczne dzieje. Już macie maksymalny poziom tego planu? Nie, jeszcze nie, no to poczekajmy. Nigdzie nam się nie śpieszy. Naprawdę. Nigdzie nam się nie śpieszy, możemy powolutku sobie puszować. Tu widzę, że Włosi się wycofują. Gdy teraz taka brytyjska dywizja z dupy wyskoczyła i to zajęła, to byłbym naprawdę zły. Byłem naprawdę zły. Obserwatorzy artyleryjscy, super, tylko że akurat wycofałem artylerię liniową. To jest dla obu? A nie, to jest dla zwiadu, okej. Piechota zwykła, zmotoryzowana, zmechanizowana, cała armia dosłownie dostaje małego boosta, to się na pewno przyda. Bronią Rzymu dzielnie, bronią Rzymu, atakujemy przez rzekę. Mamy przewagę... bronią Rzymu dzielnie. Włosi dzielnie bronią, no naprawdę. To było troszeczkę niepotrzebne sformułowanie, ale mają przewagę w powietrzu. Latają. Szkoda, że Grecja nie dołączyła do Międzymorza. Liczyłem na taki polsko-grecki sojusz. Amerykańskie dywizje zabezpieczają Francję. Ciekawe. Jak teraz Francja wygląda? Co z niej zostało? Halo, halo. 60 dywizji? No ale tam mają po 3 bataliony piechoty w dywizji. No to co jest? Co to jest? Wzmocnienie fortyfikacji. Lille en Messe. Koszt produkcji miał 10%. Spoko. Legalizację komunizmu. O, i to jest bardzo dobre. To bym akurat u nas też prowadził. Milion manpowera. Mają dużo manpowera, no bo praktycznie w ogóle nie walczyli. Zaawansowane narzędzia mechaniczne. To jest ten szybki cel? Nie, to jest ten cel. Okej, spoko. Ulepszona konwersja wyposażenia. To nam się przyda również. A miałem zrobić pepance. Dobra, potem zrobimy jeszcze. Produkujmy na węgierskiej licencji. Produkujmy to na węgierskiej licencji jeszcze póki nie mamy własnej. Halo, mordo. Zapraszam do tej prowincji, tu nikogo nie ma. Opuszczmy tych Włochów do końca. To jest 8 dywizji, które właściwie nie mają co ze sobą zrobić. My atakujemy? Nie, to Węgrzy atakują. Moglibyśmy im pomóc. Tylko, że Węgrzy to jest taki fajny niefajny sojusznik. Co oni mają z tym manpowerem, to ja do dziś nie wiem. Czy oni mają taki biedny kraj, jeżeli chodzi o ten? 4 miliony populacji. 2 miliony, milion. 2 miliony. Mają tutaj kory? Region narodowy. Nie no, to jest region narodowy, to też powinien mieć na tym kory. Znaczy manpower stąd ciągnąć w całości. Tutaj mają jakieś roszczenia. A, jakby to zrobił. Ej, no dobra, to możemy im pomóc. Czy ta armia sobie poradzi? Armia pomoże. Armia pomoże walczy w Karpatach rumuńskich. Gdzie to polski żołnierz nie zawędruje. Dobra, popuszujmy ich troszeczkę. Żeby wzmocnić Węgry. Może dostaną więcej manpowera dzięki temu. Mordo, puszujemy, nie śpimy. Śpimy, walczymy. Tu widzę, że zostali odcięci. No fajnie, że nam pomagasz. Podesłałeś jedną dywizję, ukradłeś port i co? I myślisz, że to tak wypada sterczyć obok, nic nie porobić?
Mamy wsparcie powietrzne, dominację wroga w powietrzu, dużo boostów, krótki dystans odwrót, krótki dystans obrona, no to odwrót, obrona, super. Ale we bez zaopatrzenia te dywizje umierają jedna po drugiej. Neapol, czy mają Palermo? Mogą zdobyć Palermo. Bo jak zajmiemy Neapol, to Włosi praktycznie zawsze przerzucają swoją stolicę do Palermo. I tutaj jest problem, żeby przebić na drugą stronę Cieśniny, ale jeżeli tu są Brytyjczycy, to powinno być elegancko. Brak produkcji wyposażenia, plot, czołg lekki. Nie no, robimy chyba czołg. Halo, halo, czy my robimy czołg? To jest pytanie. Nie robimy czołg. Czołg się przyda. Czołg... Aaa, bo mamy tyka S i tyka 3. Czym to się różni w statystykach? 4, 18, twardość... Czym to się różni? Prędkość... Ten jest szybszy. Opancerzenie, przebicie? Nie no, ten jest lepszy. TKS jest lepszy z tego co widać. No zdecydowanie. Halo, panie TKS, my pana robimy. Już ja chcę ciebie upgrade'ować, pewnie i tak będę badał lepszy model. No róbmy ten po prostu, niech będzie. Czołg z pierwszej... Ej, mamy na... Aha, bo my od szkopów dostaliśmy. No, ale niech się robi, niech się robią nasze własne, nie będziemy tylko na szkopskich bazować. Dobra, zajmij mi Tarent. To była chyba główna baza marynarki włoskiej. Tak mi się wydaje. Jakieś plany... Aha, dobra, to nie ma żadnego znaczenia. Przenieśli stolicę? Przenieśli stolicę. Dobrze, że zaatakowali. Nie będę musiał się tutaj desantować i martwić, jak się przebić na drugą stronę. O to chodziło. Jak wyglądają Chiny? Chiny walczą. Okej, spoko. Jak wygląda Rumunia? No przebijamy się, okej. Sforsowaliśmy pierwszą linię obrony, tutaj teraz będą rzeki, góry i za górami, rzekami będzie już ich stolica, więc praktycznie GG. Możemy... Co to za armię? Ta armia już nie ma co ze sobą zrobić. Państwo włoskie kapituluje, skapitulowali przed nami, doskonale, bo jakby to jeszcze nam Anglicy ukrali, byłoby naprawdę smutno. Dostaliśmy Fiaty 626, trochę karabinu, spoko się przyda, państwo włoskie kapituluje, Edward Śmigły twierdzi, że tchórzliwy naród włoski nie wytrzyma dłużej, wspaniałe wieści. A wam tutaj podziękuję za uwagę, przypominam o srogiej łapce w górze, soczystym komentarzu, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć, trzymajcie się, na razie.